dobra, proszę Państwa. Wpłynął do mnie wniosek. Stepnica, 27 listopada 2014 rok, przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy. Na podstawie paragrafu 40 ust. 5 statutu gminy wnioskujemy o przeprowadzenie głosowania imiennego w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. Wniosek podpisał Krzysztof Kławicki, Andrzej Nowak i Barbara Kierzynkowska. W związku ze złożonym wnioskiem przystąpimy do głosowania imiennego. Otrzymaliście Państwo karty, a gdzie jest lista obecności? Otrzymaliście Państwo karty do głosowania w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. A jest, nie, to nie jest, to nie jest lista. Lista obecności, nie ja. Dawałam komisji skutacyjnej. Jeszcze sprawdzę, bo może faktycznie gdzieś było. Nie, bo ja dawałam komisji skutacyjnej. I teraz zgodnie ze statutem będę odczytywał imię i nazwisko radnego z listy obecności. I każdy radny po kolei przy każdym nazwisku, pierwszy Barbara Kierzynkowska, oświadczy, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymuje. To oświadczenie ustne potwierdzi wpisaniem znaku X w odpowiednim kwadracie. Po skończeniu głosowania, oczywiście podpiszę, bo te karty są imienne, a więc każdy radny podpisze się z imienia i nazwiska. I te karty przyjdą do mnie i dokonam zliczenia, ile na poszczególną kandydaturę padło głosów. Prezydium mi tu pomoże. I przechodzimy w takim razie do głosowania. Pani Aneta Dąbrowska. I po kolei Barbara Kierzynkowska. Ja muszę na głos? Tak. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Nie, ja. Pan Rafał Strzelczyk. Przeciw. Pani Dąbrowska Aneta. Na siebie też można? Tak, oczywiście. Wyraziła Pani zgodę. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Jestem za. Proszę podpisać kartę do głosowania i o dostarczenie tutaj do pana wiceprzewodniczącego poproszę. Pani Aurelia Foremniak. Nie ma? A jest, chowała się. Radny już przesłonił panią radną. Pani Barbara Kierzynkowska. Będę przeciw. Pani Teresa Mutkowska. Za. Pan Rafał Strzelczyk. Za. Pani Aneta Dąbrowska. Będę przeciw. Pani Aneta Myszyńska. Za. Pani Agnieszka Makowska. Będę przeciw. Pani Anna Potomska. Za. I rozumiem, znaki odpowiednie zostały postawione. Proszę podpisać kartę do głosowania i poproszę o dostarczenie jej do mnie. Pani radna Joanna Gidokejt. Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Jestem za. Proszę postawić tam znaki, podpisać. Pani Alicja Ipczak-Warchoł. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Jestem za. Proszę o podpisanie karty do głosowania. Pan Mariusz Just. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za.
Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Szczelczyk. Jestem za. Pani Aneta Dąbrowska. Wstrzymuję się. Pani Aneta Myszyńska. Jestem za. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Wstrzymuję się. Dziękuję. Proszę o podpisanie karty. Pani Barbara Kierzynkowska. I teraz pytam. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Jestem za. Proszę o podpisanie karty. Pan Marek Kleszcz. Tak. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Jestem za. Proszę, podpisana karta. Ryszard Ławicki. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Wstrzymuje się. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. I pani Anna Potomska. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem przeciw. Pani Teresa Mutkowska. Wstrzymuję się. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem za. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem przeciw. Pani Aneta Myszyńska. To będę za. Pani Agnieszka Makowska. Też jestem za. I pani Anna Potomska. Wstrzymuję się. Proszę o podpisanie karty do głosowania i... Pani Makowska Agnieszka. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem przeciw. Pani Dąbrowska Aneta. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. I pani Anna Potomska. Jestem za. Proszę o podpisanie karty. Pani Teresa Mutkowska. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Strzelczyk Rafał. Jestem przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Wstrzymuję się. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Jestem za. Dziękuję, proszę. Pan Andrzej Nowak. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Za. Pani Aneta Myszyńska. Przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. I pani Anna Potomska. Jestem za. Proszę podpisać kartę. Jest podpisana. Pani Anna Potomska. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem za. Pani Aneta Myszyńska. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Jestem za. Dziękuję, proszę podpisać kartę do głosowania. Pan Rafał Strzelczyk. Pani Barbara Kierzynkowska. Jestem przeciw. Pani Teresa Mutkowska. Wstrzymuję się. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem za. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem przeciw. Pani Aneta Myszyńska. Jestem za. Pani Agnieszka Makowska. Wstrzymuję się. Pani Anna Potomska. Wstrzymuję się.
Dziękuję. Proszę podpisać kartę. I pani Krystyna Wrzosek. Pani Barbara Pierzynkowska. Jestem za. Pani Teresa Mutkowska. Jestem za. Pan Rafał Strzelczyk. Jestem przeciw. Pani Aneta Dąbrowska. Jestem za. Pani Aneta Meszyńska. Jestem przeciw. Pani Agnieszka Makowska. Jestem za. Pani Anna Potomska. Jestem za. Dziękuję. Proszę podpisać kartę i dostarczyć ją do prezydium. Kierzynkowska, Mutkowska, Dąbrowska, Makowska, Potomska. 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 Strzelczyk, Meszyńska, Makowska. Kierzynkowska, Mutkowska, Dąbrowska, Makowska, Potomska. Kierzynkowska, Mutkowska, Dąbrowska, Makowska, Potomska. Kierzynkowska, Mutkowska, Strzelczyk, Meszyńska, Makowska. Kierzynkowska, Mutkowska, Dąbrowska, Makowska, Potomska. Mutkowska, Strzelczyk, Meszyńska, Potomska. Kierzynkowska, Mutkowska, Dąbrowska, Makowska, Potomska. Kierzynkowska, Mutkowska, Dąbrowska, Makowska, Potomska. Tajnego głosowania, jawnego i imiennego głosowania, poszczególne osoby zgłoszone do komisji rewizyjnej otrzymały następującą liczbę głosów. Pani Barbara Kierzynkowska 12 głosów, pani Teresa Mutkowska 13 głosów,
Pan Rafał Strzelczyk, 4 głosy. Pani Aneta Dąbrowska, 11 głosów. Pani Aneta Myszyńska, 4 głosy. Pani Agnieszka Makowska, 13 głosów. I pani Anna Potomska, 12 głosów. W związku z tym, że statut gminy Stepnica przewiduje, że w komisji rewizyjnej zasiada 5 osób, za wybranych do komisji rewizyjnej uznaje się panią Barbarę Kierzynkowską, panią Teresę Mutkowską, panią Anetę Dąbrowską, panią Agnieszkę Makowską i panią Annę Potomską. Przejdziemy do przegłosowania uchwały w sprawie powołania członków komisji rewizyjnej. Uchwała numer 1, łamane przez 3, łamane przez 14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania członków komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z roku 2013, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 50 ust. 1 uchwały nr 26 łamane przez 293 łamane przez 13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie statutu Gminy Stepnica opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pozycja 465 z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwala się, co następuje. Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy powołuje się panią Barbarę Kierzynkowską, panią Teresę Mutkowską, panią Anetę Dąbrowską, panią Agnieszkę Makowską i panią Annę Potomską. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały przedstawionej wersji, proszę podnieść rękę. Proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Panie, nie widzę. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11 jest za. Kto jest przeciw? Jedna osoba jest przeciw. Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. To jest uchwała w sprawie powołania członków Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Przypomnę, że do komisji do spraw gospodarki i budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy zgłosili akces państwo radni Barbara Kierzynkowska, Marek Leszcz, Aneta Meszyńska, Andrzej Nowak, Anna Potocka, Rafał Strzelczyk i Krystyna Wrzosek. Uchwała nr 1, /4/14 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania członków Komisji do spraw gospodarki i budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. I tu jest podstawa taka jak poprzednio, nie będę jej czytywał w nieskończoność. Ile to będzie? 7. Powołuje się następujący 7-osobowy skład radnych w Komisji do spraw gospodarki i budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w składzie. Barbara Kierzynkowska, Marek Leszcz, Aneta Meszyńska, Andrzej Nowak, Anna Potocka, Rafał Strzelczyk, Krystyna Wrzosek. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do następnego punktu. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji do Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Przypomnę, że do Komisji do Spraw Społecznych akces swój zgłosili pani Aneta Dąbrowska, pani Aurelia Foremniak, pani Joanna Gidokej, pani Alicja Iczak-Warchoł, pan Mariusz Just, pani Barbara Kierzynkowska, pan Mariusz Just, pani Agnieszka Makowska, Ryszard Ławicki i pani Teresa Mutkowska. Uchwała Rady Miejskiej zgubię, czy to który będzie minął? Przewodniczący Wice, tak? Komisja, tak, to się wstawi kolejny. Uchwała Rady nr 1 /14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania członków Komisji do Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. I tu następuje podstawa prawna, którą wcześniej czytałem. Powołuje się następujący 8-osobowy skład radnych w Komisji do Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Pani Aneta Dąbrowska, pani Aurelia Foremniak, pani Joanna Gidokejt, pani Alicja Iczak-Warchoł, pan Mariusz Just, pani Agnieszka Makowska, Ryszard Ławicki i pani Teresa Mutkowska. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę Państwa, ten taki najtrudniejszy element mamy za sobą. Przechodzimy do punktu 10. Wnioski i zapytania radnych. Bardzo proszę, czy są jakieś wnioski i zapytania radnych? Bardzo proszę. Proszę, czy są? Proszę bardzo, pani radna. Ja mam taką propozycję, w tej kadencji materiały radnych przesyłać drogą elektroniczną. Będzie się to nie wiązało z zakupieniem jakichś tabletów, ewentualnie laptopów. Przemawia za tym przede wszystkim ekologia, oszczędność pracy urzędników. No i chciałam powiedzieć, że w ubiegłej kadencji materiały do poszczególnych radnych przekroczyły kwotę 2000 zł. To przede wszystkim ważny czynnik. Na jednego radnego, tak? Tak. Dużo pieniędzy. Dużo.
Czyli jeszcze raz, wniosek jest, aby... Aby przesyłać drogą elektroniczną. Wszyscy mają adresy elektroniczne? Nie wiem. 2000 do całej... Tak, czteroletnią kadencję, oczywiście. Tak to obliczyłam. Nie doliczyłam kopert z czasu poświęconego na dostarczenie materiałów. Tak. A to są też woda, to są paluszki, to są też... Nie liczyłam tego, co zjadłam. Liczyłam kartkami 20 za kartę. No tak, to jest tam, nie wiem, ile. Ja rozumiem, że to jest postulat do budżetu. No tak, chciałam za rozważoną wizytę przejść już w sesji. Znaczy, jeśli ja bym mogła... Tak, proszę, pani skarbnik. Ponieważ ja przeliczyłam, mniej więcej, jeśli 150 kartek miesięcznie każdy radny dostanie, zadrukowane w dwie strony to jest 300 kartek miesięcznie, a to już nie jest zawsze sesja, nie wiem, w każdym miesiącu i średnia liczba, to jest koszt, który jest wyliczony dokładnie tak jak o udostępnieniu informacji publicznej, rzeczywiste koszty papieru plus toneru plus prądu i wydruku, za który płacimy, wychodzi to 24 zł razy 12 miesięcy, to jest 288 zł na jednego radnego. I teraz, jeśli kupić tablet, no to jest to taki, no nie może być to też taki najtańszy tablet, bo Państwo po prostu wtedy nie będziecie mogli z niego odpowiednio korzystać. To myślę, że chociażby minimum to jest 500 zł na tablet. Owszem, to wtedy wychodzi taniej, jeśli to już biorąc pod uwagę przyszłe lata, tak? Tylko teraz, czy jeśli tablet będziecie chcieli i wygodnie, będzie Państwo korzystać z tableta, bo tablet jest małym urządzeniem. Może jest to męczące dla wzroku. Natomiast laptop, no owszem, laptop jest wygodniejszy, bo na nim więcej widać, tylko jest wtedy droższy. To jest to Państwo rozważyć. Można przesłać po prostu na maile, jeśli Państwo macie. Wszyscy mają. No i takie propozycje poddamy głosowaniu, także no, niekoniecznie. Może być trafione. Znaczy, myślę, że to nie podlega głosowaniu. No ale generalnie jest dyskusja, jeżeli odwrócimy... Mamy opinii, tak? Każdy proszę, kto tam miałby chęć jeszcze zabrać głos w tej sprawie. Czyli urząd koszt przerzuci na dają. Może tutaj zróbmy rozwiązanie w ten sposób. Kto z pań czy pan radny chce formę papierową, to dostanie papierową, a zarówno pan Andrzej czy panią radną chcą w formie elektronicznej. To musi przejść formę elektroniczną, czy takie rozwiązanie. No tak, ale forma elektroniczna wiąże się z jakimś nośnikiem, który trzeba mieć przy sobie na sesji i mieć to jakby na oczach, tak? Więc tak, wracamy, tak, do tabletu czy tam jakiegoś laptopa. Albo jak tutaj komentarz się spowiedział, że on może mieć swój kanał. To wtedy jeszcze rzeczywistość. Już się nie wyobrażam, że miejsca nie starczy na stołach. Proszę bardzo, proszę. Można zamontować na przykład i wtedy można też... Ale trzeba w domu się przeszykować. Nie, no w domu trzeba przeanalizować każdy kawałek. Czy tak, jakoś musi być dostarczona, czy elektronicznie, czy papierowo, ale i tak musimy mieć je w domu, trzeba się przeczytać, no zastanowić wcześniej. Jak się przybywa na papierze, ja w domu to studiuję, to sobie zaznaczę, tak? Jakieś swoje uwagi, to co jest najważniejsze, co tam chcę dopytać. No jasne. Jasne. Proszę bardzo, pan burmistrz chciał w tej sprawie. Ja rozumiem troskę pani radnej Kolenego o budżet gminy. I myślę, że ten wniosek mógłby, może tak go rozpatrujmy, są państwo, wśród Państwa radni, którzy mają, tak jak Pan Radny Nowak wspomniał, swoje urządzenia, które mogą odbierać w formie elektronicznej projektu uchwał, wszelkie materiały, które Państwa radni otrzymują. I wtedy no, my jesteśmy w stanie, z deklaracji Państwa,
tym osobom, którzy są te materiały w formie elektronicznej. Natomiast wiem również, że są Państwo, którzy radni, którzy na pewno nie będą, zresztą tak Pani tutaj Dorkowiczak mówi, że woli materiały. No więc może tak, bo wiecie Państwo, ja to na szybko wyliczyłem i to jest koszt całej kadencji radnego, tu według informacji Pani Skarbnik, tych, co przed chwilą powiedziała, to jest około 1120 zł. Nie 2000. Ale proszę wyprzedzać. Laptop, tak, dobrze mówię, no przeciętnej klasy to jest 2000 zł. I proszę Państwa, no ja rozumiem, ja bardzo się cieszę, że taki wniosek padł, ale również bym się cieszył wtedy, kiedy Państwo radni zadeklarowali, że ci, którzy chcą w formie elektronicznej, wykorzystują własny sprzęt. Bardzo proszę. Czytałam przyjaciół, też czytałam artykuł, w którym w jakiejś gminie wprowadzono tablety, bo to jest to nowoczesna forma, wydawałoby się fajna, ale po jakimś czasie jednak zrezygnowano z tej formy, zostały wydane pieniądze, a jednak nie zdało to rezultatu, bo jednak wszyscy chcieli, po jakimś czasie męczyli się i chcieli wreszcie papierowe, dlatego też tak jeżeli ja mogę coś powiedzieć, to ja osobiście, no, nie będę że to z wiekiem przecież lubię mieć papier i czy zrobić notatkę na projekcie, czy coś zapisać, coś dopisać, to ja też jakby wolę, przecież tak dużo korzystam z internetu i z komputera na co dzień, to jest nawet męczące, ale ja osobiście wolę tak na papier. No, ale takie mieliśmy takie przypadki, kiedy mieliśmy programy, jakieś takie obszerne dokumenty tam na 50-100 stron, różnego rodzaju strategie i tak dalej. One były przesyłane albo rozdawane na płytach, żeby można było sobie je odtworzyć, zobaczyć, bo to nawet szkoda drukować. To tutaj byśmy dalej trzymali się tej zasady, prawda, że te obszerne dokumenty, one byłyby jakoś elektronicznie tak czy owak dostarczane Państwu. Natomiast no ja uważam, że to, no, ja wolę papierowe, coś mówię. No ale kto chce, to jak najbardziej, może bym się słuchać elektronicznie. Tak? Tam poszła taka lista z nazwiskami, tak, adresy mailowe do wszystkich Państwa, oczywiście kto ma, niektórzy nie mają, jak mówią, nie jest obowiązkiem w tym kraju posiadania adresu mailowego, ale jeżeli Państwo wierzycie takie życzenie, to oczywiście biuro rady będzie przesyłać też mailowo, żeby sobie tam na komputerze w domu odczytać.